Właściwie każda książka, którą tłumaczę, jest moją książką ulubioną w okresie, kiedy się nią zajmuję. No i w zasadzie one pozostają moimi ulubionymi książkami wszystkie. Ja bardzo chętnie tłumaczę poezję i, i, i cenię wielu duńskich poetów. No Inger Christensen, niezwykła poetka, ale również. Ja Hasan zafascynował mnie w pewnym momencie poeta, który umarł w tym roku, y, tragiczny poeta, bardzo, bardzo młody. To jest jego debiut, również niezwykła poezja. No, ale przede wszystkim kocham Andersena, bo Andersen to też poezja, może to nie jest takie oczywiste dla wszystkich, ale jednak. I poza baśniami, które tutaj widać, i, i wyborem z dzienników dosyć dużym, teraz w wydawnictwie Driada, które specjalizuje się w literaturze duńskiej, taką Andersen dla dorosłych przygotowuje i, i tłumaczę. Ale dzisiaj chciałam opowiedzieć o książce zupełnie innej, która również ukazała się w wydawnictwie Driada. Właściwie nie ukazała się jeszcze w momencie, kiedy mówię te słowa. Ukaże się w październiku 2020 roku. To jest czwarta z kolei i przedostatnia powieść Janiny Katz. Przedostatnia, dlatego że Janina Katz umarła niestety w 2013 roku. Pisarka i poetka, mieszkająca w Danii, Polka i Żydówka, pochodziła z Krakowa. Kiedy poznałam ją w latach 90. to było jeszcze yy, yy, świeżo po jej debiucie. Stosunkowo niedu niedużo czasu minęło od jej debiutu, i dość szybko zorientowałam się, że ona jako tłumaczka przede wszystkim znakomitych polskich poetów. Diccy nie znaliby Miłosza, Szymborskiej, Herberta, Różewicza czy Ewy Lipskiej, gdyby nie Janina Kac. Ale zaczęła później w latach 90. Zaczęła również pisać sama po duńsku. To są pierwsze jej trzy powieści, które, które ukazały się u nas w 2006, 2008 i 2010 roku. Na motywach autobiograficznych, te dwie pierwsze, ta trzecia, opowieści dla Abrama, poniekąd również. I poza tymi powieściami przygotowałam także dość duży wybór poezji Janiny Katz z jej wówczas 11 duńskich tomików, który ukazał się w Bibliotece Śląskiej. A tę powieść tłumaczyłam właściwie krótko po potem, ale ona nie mogła się bardzo długo ukazać ze względu na problemy z prawami autorskimi po śmierci Janiny Katz. No i wreszcie w tym roku. W 2020 jest jej premiera. To jest powieść, która opowiada o smutnych i ważnych wydarzeniach i przeżyciach osób pochodzenia żydowskiego, które w konsekwencji tego, co działo się w Polsce po marcu 1968 roku, wyjechali na zachód. Janina Katz osiadła, najpierw mieszkała krótko w Niemczech, co również jest pokazane w tej powieści, ale osiadła ostatecznie w Danii, podobnie jak jej kilkoro przyjaciół. Tytułowy chłopiec z tamtych lat, Joachim, jest jednym z bohaterów tej powieści, bo narratorka także jest, jest ważną jej bohaterką. Każde z nich przyjmuje zupełnie inną strategię po osiedleniu się w Danii. Joachim postanawia zupełnie odciąć się od swoich korzeni. Żeni się z Dunką i zaczyna żyć tak, jak gdyby był Duńczykiem. Narratorka natomiast odwrotnie. Jak przez szybę ogląda, Rzeczywistość Danii i mm, zanurza się właściwie w przeszłości, penetruje przeszłość, poszukuje odpowiedzi na pytania y, dotyczące historii jej rodziny, o której y, niewiele wie. To jest powieść, którą uważam za bardzo ważną. Ona y, y, nie tylko dlatego, że dotyczy tego. Bardzo smutnego okresu w historii Polski, ale także dlatego, że jest świadectwem przejmującym, świadectwem tego, jakie przeżycia wiązały się z tym faktem opuszczenia przez Polskę polskich Żydów, tych, których po prostu wypędzono, a także tych, jak ci dwoje, którzy postanowili wyjechać. Pod, pod ciężarem tego, co się wówczas w kraju działo.